Zdrowia. Marsz przez instytucje, czyli no, co się dzieje w Ameryce teraz we wszystkich urzędach i w polityce. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No jest taki człowiek, nazywa się Ezekiel Emanuel. No to jest doradca polityczny, zdrowotny. On jest profesorem na Uniwersytecie w Pensylwanii. Ogólnie jego ojciec był urodzony w Izraelu, w Jerozolimie. Brat ojca został zabity w czasie międzywojennym. Oni się nazywali Auerbach, no i zmienili później nazwisko na Emanuel, dlatego że właśnie ten zabity brat ojca miał na imię Emanuel, no to oni zmienili nazwisko z Auerbach na Emanuel. Rahm Emanuel, no to jest major, czyli prezydent Chicago, to jest też duża szycha. Facet jest urodzony w 1957 roku, jest specjalistą od raka, czyli onkologia. Pracuje dla Narodowego Instytutu Zdrowia. No, ciekawa historia. No, ciekawy człowiek. No, tak jak większość ludzi, którzy nie mieszkają w Izraelu, jest powiedzmy za socjalizmem, za kibucami i tak dalej. No i też jest za eutanazją. No i teraz pytanie jest, on doradza Joe Bidenowi. No i teraz trzeba się zastanowić, czy Ezekiel Emanuel, on myśli, że Biden powinien być już martwy, czy w zasadzie powinien żyć. No, on napisał w 2014 roku, napisał taki esej, z którego by wynikało, że na dzień dzisiejszy 78-letni kandydat na prezydenta, no on, jeżeli zostałby wybrany prezydentem, no to właśnie w dniu zaprzysiężenia miałby 78 lat. No i Ezekiel w 2014 roku w tym swoim eseju, no to właśnie ocenił, jeżeli by porównywać Joe Bidena, no że Joe Biden, no to jest po prostu taka gąbka, która wysysa całe te źródła dobrobytu i zdrowia i przyszłości z młodych ludzi, czy z młodego pokolenia, żeby przedłużyć swoje życie. No, Obama w którymś momencie to on powiedział, że w zasadzie ludzie po 80, no to już nie można, nie może być tak, żeby w ostatnich 10% swojego życia kosztowali 80% całego tego kosztu medycznego. Tak, także to jest właśnie takie lewackie socjalistyczne myślenie, że jeżeli ktoś dożył do 80 lat, no to jemu się nie należy powiedzmy operacja biodra, czy kolan, czy nerki. Oni po prostu, komuniści, Ezekiel, czy Obama, czy wszyscy inni, to mówią w ramach oszczędności. I niech babcia umiera. No i oni tak mówią, a na dzień dzisiejszy, no to właśnie walczą, oskarżeniem właśnie tych lewaków, to jest to, jak jeżeli ktoś chce otwierać Amerykę, żeby wróciło wszystko do normie, no to oni bandycko oskarżają, że prawica chce zamordować dziadków. No, akurat lewica chce tych eutanazji, nie chce leczyć starszych w ramach oszczędzania i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jakiś doradca Trumpa by zaczął takie rzeczy opowiadać na temat koronawirusa, no bo Ezekiel doradza Bidenowi na temat koronawirusa, no i pojawia się w najróżniejszych gazetach, radiu, w telewizji i tak dalej. Jeżeli ktoś by z doradców Trumpa zaczął mówić, że mężczyzna, który osiągnie 75 lat jest bezużyteczny dla społeczeństwa, to w tym
wtedy by prasa i środki masowego po prostu ściskały to i patrzyły i pokazywały, jaka to wredna jest konserwatywna strona. No, ale reporterzy nie podnoszą tego zagadnienia z Emanuelem, pomimo, że on jest ciągle pokazuje się we wszystkich mediach, czy z Bidenem, który chowa się tam w swojej tej piwnicy, w takim schronisku na swoim miejscu, no i że starają się przedłużyć życie Bidenowi. No Biden na dzień dzisiejszy, no to jest chyba gorszy niż Breżniew na podtrzymaniu życia. To jest dosyć takie proste. Czy Emanuel wierzy w to, że Biden w wieku tych 78 lat, jak byłby zaprzysięgany, czy on słabnie, czy podupada na zdrowiu, czy w zasadzie jego stan zdrowia się pogarsza, czy nie jest dużo lepszy niż śmierć. I czy Emanuel uważa, że on jest jeszcze użyteczny dla społeczeństwa, no i w sumie czy Biden byłby użyteczny dla całego świata, tak? Czy Emanuel wierzy, że Biden będzie taki zapamiętany jako człowiek, który jest i słaby, i nieefektywny, no i w zasadzie można powiedzieć śmieszny. No, dużo ludzi już do tego wniosku dochodzi. Czy raczej myśli, że Biden jest i twórczy, i oryginalny, i wydajny, czy wszystko to już w zasadzie przeszło w przeszłość, tak? Także, że już tego wszystkiego nie ma. No, Emanuel przez lata mówił, że młodsi ludzie powinni w zasadzie mieć miejsce dla opróżnione przez tych starszych. Na dzień dzisiejszy jednak Bidenowi tego nie powie. Przez lata mówił wszystkim, jeżeli by powiedzmy konserwatysta był w tym wieku i w takim stanie jak Biden, no to byłoby kompletnie. W Ameryce jednak jest to lewactwo, można powiedzieć, to oni podchodzą do tego, co można w wojewodzie, to nie tobie smrodzie, czy tam Kali ukraść dobrze, Kalemu nie ukraść, to niedobrze. I wszyscy widzą, że jednak Biden, no to się postarzał, on ma swój wiek, 50 lat jest w polityce, także to jest człowiek już to są jego tylko polityczne aspiracje. On już na zakończenie chce być tym prezydentem. No i czy ten Emanuel, czy on to widzi, czy raczej nie widzi. Emanuel jako doradca Obamy, no to on oceniał, że życie człowieka, no to jest w zasadzie bazowane na tym, ile książek ktoś napisał, czy jako technokrata w kongresie, czy w jakimś innym tam stanowych, czy miejskich urzędach zaproponował tych ustaw, czy pomagał przepychać najróżniejsze prawa narodowe czy stanowe. No warty jest, ile razy wszedł powiedzmy na Kilimandżaro czy na jakieś inne góry. To jest to, co on ocenia jako człowieka, jako wartość. Nagrody Nobla, no to większość fizyków, no to dostaje w wieku powiedzmy do 48 lat. Także Emanuel uważa, że po 48 latach, a szczególnie powiedzmy po 65, no to wszystko się osłabia, no i później już jest tylko marnowanie społeczne. No w takim wypadku nie wiadomo po co on jako przedstawiciel tych urzędników i polityków zbiera social security przymusowe właśnie, żeby ludzie żyli. No ale Emanuel uważa, że 65 lat, no to nie ma po co już później przedłużać za bardzo życia. Nie powinno być kolonoskopii, nie powinno być żadnych tak zastrzyków na grypę i tak dalej, i tak dalej. On tak przekonywał w 2014 roku. No i pisał, że jeżeli byłaby jakaś pandemia grypy, no to w zasadzie
zasadzie młodzi ludzie, którzy mają jeszcze czas do życia, do swojego kompletnego życia, muszą dostawać te zastrzyki czy antywirusowe lekarstwa, a starsi no już niekoniecznie. No i czy Emmanuel na dzień dzisiejszy wierzy, że Biden czy inni starsi ludzie to mają odpowiedzialność, żeby sobie odmówić tych zastrzyków czy opieki czy lekarz? No wygląda na to, że uważa, ale nie powie. No tak jak każdy komunista, każdy lewak po prostu co innego mówi niż robi. No tak jak każdy lewak, Emmanuel to tłumaczy, że on tylko mówił za siebie, że to nie jest polityka, że to nie są propozycje, że to nie są ustawy. No ale to nie jest, ta jego logika, no to jest przejrzysta, tak? Jeżeli tłumaczy, że w ten sposób jest, no to wiadomo, że on widzi, że każdy facet powyżej 75 lat, który ma jakieś tam przewlekłe choroby, czy kalectwo, no to w zasadzie powinien być wyeliminowany. No to taki ojciec urodzony w Jeruzalem, a tutaj jest takie Mengele, tak? Taki doktor Mengele, który był za eutanazją. No i tutaj on uważa, że wszyscy starzy i niedołężni, przepraszam, powinni być zastąpieni przez młodych, którzy mogą wygrać nagrodę Nobla i tak dalej, i tak dalej. Takie myślenie lewackie, które jest bardzo popularne wśród tych środowiskowych ludzi, przez zielonych, przez no, całą lewicę, można powiedzieć, no to jest taka myślenie suma do zera. Także jeżeli są plusy, to muszą być z drugiej strony minusy. Także to musi się wyrównać. Także że jeżeli są młodzi, no to kosztem trzeba starych. Także to wszystko takie kretyńskie myślenie. Między innymi dużo kobiet, czy tam no, z reguły lesbijek, no to deklaruje się, ale również kobiety, które mają facetów, deklarują się, że nie będą rodziły dzieci dla ochrony świata. No i tak samo, te samo lewactwo deklaruje, że powiedzmy można poświęcić starszych na to, żeby glob się nie zapadł. Ta Greta, ta Szwedka, no właśnie to ona jest jedną z takich kretynek. No i wszyscy ci poplecznicy, czy wszyscy ci, którzy popierają ją, no to są tacymi kretynami. No i media, wszystkie środki przekazu w zasadzie nie pytają się nic o to. Nic się jego nie pytają i wprost przeciwnie, traktują go jako fachowca od koronawirusa 19, od Wuhan, od chińskiej grypy. W marcu, 27 marca 2020 roku, Emmanuel jako przewodniczący Departamentu Etyki Medycznej na Uniwersytecie w Pensylwanii powiedział w jednym tych z programów takich popularnych Morning Joe, on powiedział, że tak jak wzrasta ta liczba zachorowań, no to będzie zachoruje 100 milionów Amerykanów w ciągu miesiąca. Jest 340 milionów, czyli powiedzmy w 70 dni on przewidywał, że cała Ameryka będzie zachoruje. No i to było właśnie cały ten lockdown, całe to zatrzymanie, to wszystko, Trump byłby popychany, no to zaczęło się 27 marca. Teraz, no co, dzisiaj jest 28, no to jest w zasadzie miesiąc od tego, do tych kretyńskich przewidywań Emmanuela, 100 milionów zachorowań. No i okazuje się, że co? No okazuje się, że jest milion zachorowań i 50 tysięcy śmierci. Także się pomylił o 99 milionów. No takim ekspertem, no to każdy może być, tak? Można powiedzieć, o, będzie 7 miliardów śmierci
dzieci na całej ziemi, czyli wszyscy w zasadzie musieliby umrzeć. No a później się okazuje, że jest 500, tak? 50 tysięcy, no jest to dużo śmierci, no ale to niestety są to ludzie słabi, są to ludzie osłabieni. No podstawowa sprawa jest, że Ezekiel Emanuel po prostu jest kompletnym kretynem. Pomylił się o 99 milionów. No jest, ale jest traktowany jako ekspert. Następny doradca Obamy, którzy w zasadzie oni stworzyli cały ten Obamacare, to jest Andy Slavitt. No i on tłumaczył, czy przewidywał, że miliony Amerykanów będzie umrze na koronawirusa. No i w zasadzie cały czas jest dożywotni ekspert ekspert i uznawany jako jest pewny fachowiec i człowiek, który wie, co mówi, pomimo wszystko jakichkolwiek by kretyńskich rzeczy nie powiedział. No, wszyscy ci liberałowie, wszystkie te marionetki liberalne właśnie krzyczą, kiedy konserwatyści chcą otwierać ekonomię, bo jest 24 miliony ludzi bezrobotnych, no to tak jak wspominałem, to oni krzyczą, że prawica chce mordować swoich własnych dziadków tylko dlatego, żeby uratować Wall Street, tak? Czyli oni znowu bandyci lewacy pokazują z jednej strony ten socjalizm i te społeczeństwo i tak dalej, dobre społeczeństwo, a z drugiej strony ten kapitalizm i Wall Street. No, prawda jest taka, że większość ludzi ma oszczędności drugiego filaru, tak zwany 401. No i w zależności, gdzie jest Wall Street, to mają swoje oszczędności, czy nie mają. Kiedy gubernator w Teksasie tłumaczył, że starzy ludzie powinni się poświęcić dla ekonomii, no to była historia narodowa. Wszyscy lewacy krzyczeli, że to jest doktor Mengele. Ale kiedy teraz ten przewodniczący, główny doradca Bidena mówi podobne rzeczy jeszcze zanim był jakikolwiek kryzys, że starzy powinni ustępować młodszym, no to nikt o tym nie wspomina. No te argumenty jako doktora, jako lekarza, jako powiedzmy polityka, no to można powiedzieć dla takich akademickiej dyskusji, no to są ciekawe, to można rozmawiać na ten temat, całe skomplikowanie medycyny, czy tej tragedii życia, można powiedzieć, no i wieku, no to są dobre rzeczy do rozmowy. Ludzie powinni być w stanie rozpatrywać najróżniejsze scenariusze, najróżniejsze rzeczy, ale jeżeli mamy ludzi, którzy są w sumie antyludzcy, antyhumaniści, antyspołeczni i oni w ramach społeczeństwa proponują takie rzeczy, no to oni są po prostu w wielkim błędzie. Oni są w wielkim błędzie i oni są w stanie zmieniać politykę. Są w stanie zmieniać politykę krajową, są w stanie zmieniać politykę światową i tak dalej, i tak dalej. Także Ezekiel Emanuel, no to jest jeden z tych lewackich, szalonych bandytów. Obłęd lewactwa amerykańskiego. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.